Lasy, łąki i Nysa. Wyprawa rowerowa nad morze. Wyjechałem z Jeleniej Góry, a właściwie z Łysej Góry w dniu 27 czerwca 2012 roku. Start o godzinie 9. Rozpocząłem filmowanie w Lubomierzu, ładnym miasteczku, znanym ostatnio z festiwali komedii filmowych, a w szczególności z Muzeum Kargula i Pawlaka. Postaci z filmu Sami Swoi. W muzeum tym można znaleźć pamiątki z realizacji tej komedii. Wesoło jednym słowem, wizyta w tym miejscu nastroiła mnie pozytywnie do urlopowego życia i niestrasznie już rysowały się trudy wyprawy. Na ścieżkę od Ranysa wjechałem po przekroczeniu granicy na Nysie w Zgorzelcu. Po obiedzie i załatwieniu formalności związanych z ubezpieczeniem wjechałem na chwilkę do centrum Görlitz. Jest to szóste co do wielkości miasto Saksonii, siedziba biskupów ewangelickiego i katolickiego. Dawniej tworzyło jedno miasto wraz ze Zgorzelcem. Görlitz jest jednym z niewielu niemieckich miast tej wielkości, niezniszczonych podczas II wojny światowej. Na tym etapie droga często wiodła przez las. Było po deszczu, nawierzchnia lekko wilgotna, powietrze rześkie. Ścieżka rowerowa gładka jak stół, wiła się między drzewami w pagórkowatym terenie. Jechało się przyjemnie, nóżka podawała. Prędkościomierz często wskazywał 25 km na godzinę. Nocleg w miejscowości Perchen, uroczej wioseczce. Na prywatnej kwaterze. W cywilizowanych krajach spotyka się zajazdy rowerowe. W takim właśnie miejscu się zatrzymałem. Za jedyne 15 euro ze śniadaniem. Tego dnia przejechałem 150 km. A oto już zdjęcia z kolejnego etapu. Na początek kilka ujęć z zajazdu dla rowerzystów, jakie spotyka się przy szlakach rowerowych. To norma w Europie Zachodniej. Można w takich miejscach przespać się, zjeść smacznie i dalej w drogę. Zwiedziłem dzisiaj słynne uzdrowiskowe Bad Muskau z przepięknym parkiem i zamkiem. Park Murzachowski wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Do Gubina dojechałem przed 15. Nocleg zamówiłem sobie w hotelu PTTK. Szybko, obiad i do miasta, części polskiej i niemieckiej. Miasto miało od zawsze handlowy charakter, ze względu na swoje dogodne położenie. Pogranicze słowiańsko-germańskie. Ważne szlaki handlowe z północy na południe, z Pomorza Zachodniego do Czech, wzdłuż Odry i Nysy Łużyckiej. Oraz z zachodu na wschód, z Łużyc do Wielkopolski. Po polskiej stronie znajduje się fara zniszczona w 1945 roku. Krótki odpoczynek. Ścieżka biegnie chyba w 70% wzdłuż wału powodziowego. Jest tu pusto i monotonnie. Tylko rzeka i ptaki. Odra i Słupice. Kolejna przerwa w jeździe. Odpoczynek. I tu obiad. Dla oszczędności przejechałem most z Frankfurtu nad Odrą. Przy okazji filmuję miasto duże. Wraz z Frankfurtem tworzy ono aglomerację transgraniczną liczącą około 85 tysięcy mieszkańców. Jest to ośrodek akademicki, siedziba Collegium Polonicum, wspólnej jednostki dydaktyczno-naukowej Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu i Europejskiego Uniwersytetu Wiadrina we Frankfurcie nad Odrą. I dalej jazda wałem, aż do znudzenia. Droga równiutka. Trzeba to przyznać, taka autostrada dla rowerów. Autostrada wyjątkowa, bo biegnąca dokładnie na granicy dwóch państw, Polski i Niemiec. Ponieważ trafiłem na ładną pogodę, to podróż przebiegała bez zakłóceń. Widoczność była bardzo dobra. Na rzece zawsze coś się działo. Barki, stateczki były ciekawym urozmaiceniem podróży. Z przyjemnością patrzyłem na eleganckie jachty płynące na silniku. Wreszcie dojechałem do okolic Zalewu Szczecińskiego. Po niemieckiej stronie oczywiście.
ostatnie kilometry przez Puszczę w Krzańsku. Zatrzymałem się w malutkiej miejscowości Red, a nocowałem w starej szkole przerobionej na hotel i salon sztuki współczesnej. Jednym słowem, w artystycznym miejscu, co mi odpowiadało, bo sam fotografuję trochę. W dużej sali na ścianach obrazy właściciela domu i inne. Okolice zalewu obfitują we wspaniałe ścieżki rowerowe. Znane również dobrze szczecinianom. W przeciwieństwie do terenów nad Nysą, infrastruktura z uwagi na atrakcyjność terenów jest lepsza, ale i drożej nieco. Zajazdy rowerowe elegantsze. Tu już spotyka się dużo rowerzystów, tak z Niemiec, jak i z Polski. Te zajazdy, pensjonaty, piwiarnie przydrożne. O, przy okazji was. Z Jeleni Gór. Po drodze park krajobrazowy. Obserwuję przez chwilę ptactwo wodne. Ukerminde. To piękne miasto posiada wspaniałą 800-metrową plażę, uroczy port miejski z ciekawym, zwodzonym mostem. Leży nad rzeką Wkrą, która wpada tu właśnie do Zalewu Szczecińskiego. W porcie cumują głównie turystyczne jednostki. Atrakcją są rejsy wycieczkowe po zalewie. Na wyspę Uznam lub do Polski. Jeszcze krótki postój na wyspie Uznam i Świnoujście przede mną. Zabawiłem tu 3 dni. Nie muszę chyba nikomu szczegółowo przedstawiać tego miasta, ale warto przypomnieć, jest to jedyne w Polsce miasto położone na 3 dużych wyspach. Uznam, Wolin i Karsibór oraz na kilkudziesięciu niezamieszkałych wysepkach. Leży nad cieśniną Świną. Więcej wiadomości o tym miejscu w internecie oczywiście znajdziecie. Jeżdżę tu od wielu lat. Co roku Świnoujście wydaje mi się piękniejsze. Teraz jeszcze odkryłem, że miasto jest przyjazne dla rowerzystów. Posiada dobre ścieżki rowerowe. O fajnej, zawsze atrakcyjnej turystycznie przeprawie promowej już nie wspomnę. Nadszedł czas powrotu. Udałem się najpierw do miasta Wolin, a dalej przez Świebodzin, Zieloną Górę, Bolesławiec do Jeleniej Góry. Droga powrotna trwała tylko 4 dni.
co zostało w pamięci? Ładny Świebodzin i pomnik Chrystusa Króla. Przyjazne, ciepłe miasto i monumentalna figura, turystyczny ewenement na skalę Europy. A to nasze lubulskie, polskie. Po noclegu pod Zieloną Górą przejechałem szybko przez miasto, spiesząc się już nieco do domu, bo urlop się kończył. Ale jest kilka migawek. Wrócę tu jeszcze nie raz. Minęłem Lwówek Śląski i jadę śliczną ścieżką rowerową, która usytuowana jest na dawnych torach kolejowych. Aż do Pławnej, a stamtąd do Wlenia. Jeszcze krok i będę w domu. Podsumowując krótko, przejechałem 1198 km. Było to 10 etapów z 3-dniowym odpoczynkiem nad morzem. Do zobaczenia na następnej wyprawie.